cześć. Jest dzisiaj z nami piąte miejsce z turnieju w Poznaniu z soboty z WCQ na 57 osób. Askaj, zająłeś piąte miejsce. Dokładnie. Jaką strategię ugrałeś? Voice is voice. Pure czy z czymś? Z Brandedem, ale wyglądało tak, jakbym grał Pure, bo Brandeda raz dobrałem. Wszystko jasne. Dobra, w pierwszej kolejności myślę przejdziemy do decklisty. Tak, tak, a potem... Później będziemy rozmawiać jeszcze o przebiegu turnieju. Jasne. Show the goo. Dobra, zaczynamy. 3x0. Tak naprawdę starter. W późniejszych turach może być extenderem. Także najlepsza karta w decku. Dlatego jest secretem, jest najdroższa. Koniec, kropka. 3x Safiry, searchuje, robi Ritual Summon, banisuje się za koszt, więc nie możesz tego efektu belować. Też jest Swift. Saurawis 1, cały czas go recyklujesz, czasem jest awkward, jak spadnie poprzez Ritual Summon, ale czasem musisz go zrobić. Czekamy na support z Reddy, żeby go recyklować po prostu. Jeśli chodzi o rituale. Dwa Skór Guardiany, dwa Saurawisy. Widziałem, że niektórzy zaczynają grać 3T kosztem jednego tego. Mi się wydaje, że to nie jest potrzebne z tego względu, że Omni Negacja jest once per turn, nie potrzebujesz więcej, a protekcja przed efektami targetującymi jak Imperma, Veiler, nie once per turn, według mnie jest bardziej przydatna, żeby chronić swoje low lub inne karty później, które będzie później, niż bankowanie, że dobierze się więcej razy Skór Guardiana. Po prostu więcej ilości jest brickiem. A okay. Dodatkowo mamy jeszcze opcję recyklowania go z cmentarza, więc nie potrzebujemy więcej kopii. A co sądzisz o Pendulum Grafie? Testowałem. Lepszy będzie po suporcie z Redę. W tym momencie też aż tak dużo, według mnie, ta negacja sfera konkretnie nie robi, żeby go trzeba było grać. No i trzeba pamiętać, że jego nie można wycizować Saurawisem, tylko trzeba go Ritual Summonować, bo on ma restrykcję, że może być tylko Pendulum Summonowany albo Ritual Summonowany. Jasne. Post-Redder tak, bo będzie można go wzywać rytualnie w turze przeciwnika. Wtedy bym go grał jednego, najprawdopodobniej. To tak, drugi engine. Herald i Trias. Powiem szczerze, jak nie grasz Heralda w tym deku, to grasz źle. Po prostu robi za dużo. Są takie ręce, że dobierasz Ilo i Heralda, zawsze praktycznie chcesz summonować Heralda, bo wtedy przeciwnik na pewno ci go handrapuje. Jak trafisz na złego gracza, to ci go zaszuje, a nie zimpermuje. Do takiego wniosku doszedłem. Ponieważ tak robią, tak? A wtedy twoje inne karty nie może asować na przykład Safiry bądź Preparation bądź innego spera. Czasem mi się udawało nawet unikać tych efektów targetujących ze względu na to, że hierarchię dobrałem na rękę. Raz mi się taka sytuacja na WCQ zdarzyła, że po prostu koleś mi impermuje to, a ja mu trainuję za koszt trybut Heralda pod Trias, bo trzeba pamiętać, że ona trybutuje za koszt. Co często ludzie zapominają i się potem wykluczają, że nie, mam respons. No tak, masz respons, ale mam pustego borda. Więc nie możesz dotrainować, tak? Okej, możesz mi belować, ale to, co jest ważne u Trias, to, że trybutuje. Herald odpala się na trybucie. Jeśli nawet ci zbelują to ta karta zostaje ci w ręku, a swój cel wykonała. Ponieważ na nowym chainie Herald się odpali i na nowym chainie wezwie ci Lord z main decku. Jeśli ktoś ci aszował właśnie pierwszy efekt Heralda, to pod ten drugi już kimś się z kimś nie rzuci. No tak. Jako branded package to branded package'u. Jedyną grą, w której widziałem branded package, to było dobranie Albaza, normal summon i z tego zrobiłem Mirror Jade'a z jakiegoś potwora przeciwnika, już nie pamiętam w tym momencie co to było, ale normal summon tego efekt z jakiegoś synchrota z tego co pamiętam to było. Więc... Board breaker de facto. Tak, ale to była jedna karta branded wersja, jaką dobrałem. Jeśli chodzi o hand trapy, Krzyni Biru.
Plusem grania tego Going First jest to, że robi za cały trybut fodder, ponieważ Voice Rest Voice ma to do tego, że, ma to do siebie, że jak niektórych, jak większość, wiele rytuali ma to, że musi być konkretny level, karty Voice Rest Voice mówią, że level może być przewyższający rytuala. Więc w takim razie taki Nibiru spełnia całą restrykcję. Dodatkowo rytual z Ferem możesz trybutować tylko Light Monster. Czym Nibiru też jest. Po prostu. Jasne. O inne hentrapy. Dwa drole, dwie aszki, dwie belki. Dobra. Dlaczego dwie aszki, a nie trzy? Aż tak dużo nie robi na Fire Decki, tu już spodziewałem się sporo. Dlatego też nie chciałem jej aż tak bardzo widzieć. Poza tym uznałem, że main deck jest na tyle mocny, nawet pomimo małej ilości handcrafów, ten deck też tak dużo nie dobiera, żeby można było grać więcej handcrafów. Poza tym uznałem, że jedna aszka sama w sobie niewiele mi da. Dlatego na przykład próbowałem ją przeważnie podtrzymać jakimś drolem lub belką, z czego też dodatkowo Ash jest one spec ten, więc mogą być takie awkward momenty, gdzie dobierzesz dwie i no jest argument, że tura po turze możesz jej użyć, ale może być tak, że tej drugiej swojej tury możesz nie dożyć lub możesz nie mieć jak grać i ta karta mogłaby być czymś, co by ci bardziej pomogło. Przykładowo tą random belką, ponieważ dalej respektuje Laba i te dwie karty to jest praktycznie auto win na Laba. Okej, okay, kolejne pytanie. Wcześniej rozmawiałem z chłopakami z Renę i z Kunstfotem odnośnie drola. Jak się sprawdził drol? W mainie. Dwa razy go szukiłem. Raz na Runic Stuna, a raz na Infernobra. W obu przypadkach zakończył turę i Runic Stun nie mógł zrezerwować swojej fontanny, bo wcześniej skończył mu się Runic Spell i musiał kopać po kolejne i z tego co kojarzę chyba odparł Abstract Goblina, bo to po tym mu rzuciłem. I spasował po prostu spasował turę. Znaczy nie, miał do nich spera, ale tego czegoś odpalił w tej turze. No więc nie mógł po prostu. Setnął, a Infernoby na pierwszy search dostał, tam coś jeszcze popróbował, ale po prostu po paru samonach skończył turę, tak? Jasne. Więc pomogło. Grałem go to dlatego, bo okej, na Fire Decki on jest średni, ale na Rogue Decki, jak też co powiedziałem właśnie, może sam zrobić robotę, po prostu. Okej. Okay. Dlatego trzeba respektować czasem Rogue Decki. Po prostu. Dobra, to może spere teraz. Mhm, jasne. Standardowe trzy bariery, dwa ritual spele. Primary target pod low, na normal summonie kładzie się bezpośrednio, więc można obejść antyspela. Więc to jest bardzo fajne. Daje protekcję twoim light monsterom i wymusza na przeciwniku atakowanie tylko ritual monstera, co też czasem trzeba przeciwnikom wyjaśniać, że oni mogą targetować nie lighty, ale pod atak już ich nie mogą targetować. Gdzie też miałem awkward sytuację, że musiałem tłumaczyć przeciwnikowi, że ale dlaczego nie mogę atakować, dlaczego muszę atakować rituala, jak masz darka na polu, no bo spell tak mówi. Tak, to tak. No i dodatkowo jest searcherem właśnie całego deku, co jest śmieszne, jakby ktoś był chciał być zabawny, może grać OG z Kugelrena, bo też go searchuje. Ale tego mów. Dwa ritual spele, nie chcesz na nich bliknąć, są wtasowywalne z grave'a do deku, można je zrecyklować sobie. Fajny efekt, o którym często ludzie zapominają na grave'ie, że jak twoja karta zejdzie przez efekt karty przeciwnika, możesz na nowym chainie zbanisować rytuar spera i sobie wezwać rytuara za free z main decku bądź ręki chyba? Z ręki albo decku. Miałem takie sytuacje nie na WC-ku, ale na lokalach, gdy ktoś mi zrzucił po prostu super poi, a ja mu na nowym chainie
zbanisowałem to, wezwałem współguardiana, w nowym czelni odpaliła się LO i miałem całego borda z powrotem. I on taki, ale jak? No tak. Tak, tego, no. Czytaj karty. Super poli, nic nie robi na wyzwanie praktycznie. Tylko nie powiem, że pomagasz mi, ale pozbywasz się swojej karty z ręki i interrupta. Bo musisz zgadować kartę pod twój. Nie, no de facto idziesz na minus jeden, dokładnie. Więc pomagasz przeciwnikowi. No. Dobra, to teraz tak. Trzy prepretki pod konsystencję. A to może od razu też wrzucę. A jeszcze to? Tak a propos voiceless voice spelli trapów. Co sądzisz o ludziach, którzy grają u jednego ritual spella? Co zrobią, jak go zbanisują przez przypadek? Nie przez przypadek, ale są zmuszeni zbanisować go. Jak tak zrobią, mają martwą safirę, mają martwe prepretki i tak naprawdę połowa deck traci 60% value. Co najmniej bym powiedział. Nigdy nie robię jednego. No chyba, żeby mi go hitnęli na banistrze, no to wtedy pewnie bym deck zmienił, ale... chyba, że daliby drugiego ritualistera, to wtedy pokadamy... Znaczy, w ledę wychodzi continuous spell, który ritual samonuje, więc... No tak. Więc... ten. To tak. Trzy preprepki, dwie prospy. Gram 42 karty. To są te dwie karty nadmiarowe. Gdybym chciał katnąć do 40, prawdopodobnie katnąłbym prospy. Nie uważam, żeby deck potrzebował tych kart. Prost. Bo przeważnie to jest ostatnia karta, którą chcę odpalić. Prawdopodobnie pokopanie handtrapów, czy dodatkowych pisów, bądź coś. I wtedy albo tak masz wszystko, więc ta karta jest tylko dodatkiem, albo po drodze rzucam ci drola, więc nawet tego nie możesz odpalić. Miałem takie sytuacje, gdzie moja ręka wyglądała preprepka, prospa i jakiś safira. Odpaliłem safirę, dodałem sobie rytuala, a potem dostałem drola. Ja patrzę na swoją rękę i myślę, fajne szlekczery. Także ten, ale karta jest naprawdę dobra. Jeśli chcesz ją grać, jak najbardziej można. Dobra karta. To samo z preparation. Co jest dobre, możesz sobie cofać rytuale z grave'a, które na przykład użyłeś pod rytual summon, bo byłeś zmuszony, bo nie miałeś dostępu do lo. Więc możesz nawet zrytualować, potem sobie z preprepki wystarczować rytual spera kolejnego i rytual monstera sobie cofnąć z grave'a na przykład. Bo tak. Co jest minusem? To, że można tą kartę i asować, i belować. Tak samo jak zresztą safirę. Można asować i belować. To jest ich minus, ale te karty dają zbyt duże value, bo zawsze serczują ci dwie rzeczy. I minusy są mniejsze niż plusy po prostu grania tej karty. Widziałem też ludzi, którzy grali dwie, co też jest korekt według mnie. Wtedy po prostu wrzucasz więcej handtrapów, bądź co tam sobie zamarzysz, tak? Ja myślę, że po post-ledę prawdopodobnie katnę to do dwóch, z tego też względu, że nowy spell będzie robił ritual samo. Więc nie jest aż tak wymagane granie ritual spella, posiadanie go w ręku, na 100%. No i ostatnie spele to są prawie to ostatnie, jakie rzekło. Branded Fusion, a ani razu nie dobrałem. Ale dobry karton, tak? W zamyśle miał baitować aż. Nie wyszedł. Zamysł nie wyszedł. No i ostatnie spell cold, bo handtrapy nie są. Znaczy są fajne, jak ty je rzucasz, tylko jak tobie je rzucasz. Jeśli chodzi o trapy, jeden trap voicelessowy. Zastanawiałem się nad graniem dwóch, ale tylko przed supportem z LED-em. Tylko dlatego, że po drugim efekcie nie masz jak zrecyklować tej karty, bo ona musi zniszczyć siebie także. Czasem miałem takie sytuacje, że musiałem preemptywnie odpalić i zniszczyć go, a potem mi brakowało tego recovery z grave'a, bo ta karta właśnie zwraca ci spery i monstery z grave'a, rytualowe, żeby wezwać lub dodać kolejne. Więc tego czasem brakowało, jak jesteś zmuszony zniszczyć wcześniej po prostu. Ale no, skończyłem na jednym, nie czułem braku drugiego, szczerze powiedziawszy. Grasz jednego, jest okej, według mnie. Nie chcę też zbrikować na nich zbyt mocno. Słyszałem o pomysłach ludzi, żeby side'ować drugiego na going first. Też można, to też jest okej.
tylko uważam miejsce w sajdzie za zbyt ważne, by sajdować tego typu kartę, jak może się mainować po prostu. Tak? Ja uważam miejsce w sajdzie za zbyt ważną rzecz po prostu, niż rzucanie drugiej karty na iście pierwszym, bo możesz mieć lepsze rzeczy na iście pierwszym, niż ta jedna konkretna karta. Jasne. Po prostu. No i ostatnie, Honora i Hemptra. Basically Veiler, tylko fajnie czarny. Dobra, to teraz może ekstra deck szybko, a potem przejdziemy do sajda. Pewnie. Herald Targety. Do WCQ ani razu mi nie wszedł. Na WCQ użyłem go raz poprzez rzutkę po Ultimate Slayera, którego mam w sajdzie. A potem wyserczowałem sobie Sabravisa, żeby mieć na Veilera, którego dostałem. Więc dwa w jednym było. Pozbywanie się nieprzyjemnych rzeczy. Po prostu. Jakichś dziwnych floodgate'ów, czy potworów, lub... no bo ogółem pozbywanie się fajnych rzeczy. Przeciwnika. Miałem grę na Mirrora, w której mogłem rzucić to, że pozbyć się antispela, ale ewidentnie mój przeciwnik miał gorzej, to mu zostawiłem fajną kartę. Linki. Jeden. Linku Libo Anima. Czasem jest awkward, jak zaczniesz zło i permują cię i nie masz jak grać dalej, bądź dalej cię schentrapują, przechodzisz zło, przechodzisz w Linku Libo i udajesz, że się broni. Po prostu, bo nie zostaje ci nic innego i liczysz, że przeżyjesz. Spoiler, nigdy nie przeżyłem. Anima jest do pozbywania się NIP tokena lub jeśli twój przeciwnik jest na tyle nierozumny, że postawi ci pod ekstra monster zonem potwora. Zdarza mi się praktycznie co drugą grę. Przeciwnicy zawsze kładą pod ekstra monster zonem, a ja wtedy idę w anime i oni takie: a, anima to jest karta. Dobra, tak, a ja mówię, no tak, to jest karta. Gorzej jak postawię ci nietargetowaną rzecz. No. Dwa Dynamundo. Do pozbycia się, do spinowania face-up kart przeciwnika. Face-up? Chyba face-up. Nie, do targetowania karty przeciwnika dowolnej i swojego Ritual Monstera wtasowujesz oba do deku. W turze przeciwnika na quicku trybutujesz go za koszt, więc nie mogą ci go infermować, nie mogą ci go wejrować, nie mogą mi tak czy siak, ale nie mogą mi infermować, nie mogą w jakiś inny sposób zanegować targetując lub zniszczyć targetując. Targetujesz Ritual Monstera w cmentarzu i po prostu wzywasz tego monstera. Okej, okay, można to belować. Dostałem nie na WCQ, ale na lokalu dostałem na to raz bel. Ale no to taki trade-off jest. Przeważnie kończysz na nim combo, jeśli nie masz dojścia do trapa, kończysz na Mondo i liczysz, że op nie ma belki. Lub jeśli masz już wszystko, Ritual to trapa i spela, bo tak się zdarza czasami, bo możesz go hardrubować, jednego z dwojga. Nie ma sensu ekstendować w Mondo tylko po to, by się go wezwać i położyć kolejną barierę z deku, bo otwiera się na zbyt dużo rzeczy, po prostu. Lepiej, ja miałem takie parę gier na WCQ, gdzie mogłem wezwać Mondo po playsa kolejnego, na przykład trapa, którego nie miałem setupowanego, ale uznałem, że przeciwnik nie rzucił mi żadnego hand trapa, więc miał całą pełną rękę, bałem się tej bel, nie chciałem overextendować, żeby potem nie zostać pokarany. No plus idąc w Dynamondo już chyba też idzie, że w Nibiru. Nie, to jest twardy summon. Bo okay. Normal summon low, robisz Ritual Summon z niej, na cmentarz, Ritual Summon, Ritual Monster to drugi summon, ona w grave'ie trzeci, z Rituala Lo, Mondo czwarty summon. Chyba, że przychodzi przez Triasa, to wtedy... Ale to wtedy bazowo idziesz, jeśli zaczynasz od Heralda, to na pewno wejdziesz w Niba. Bo Herald, Trias to jest drugi summon, Herald zrywa ci Lo, Ritual Summon to jest czwarty, Lo zgrywa to jest piąty, to już wtedy jest istotne. Ale wtedy już masz negację w postaci Skull Guardiana. Tak, 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 ale możesz trafić na mądrego przeciwnika i możesz zrobić Nibiru Chain Imperma. Może tak się robić.
ale już nie może wtedy targetować rajtów, jeśli masz barierę. Zależy, wiesz. Wszystko, in the bubble nie, ale są sytuacje takie, gdzie nie miałem takiego setupu i mógłbyś tak. Ale mówię tak, ale legalnie może tak zrobić, jeśli nie masz barier. Dobra. Ostatni link, SP. SP to SP. Pozbywa się nieprzyjemnych rzeczy, spora i cmentarza. Drugi efekt też jest fajny. Na Mirora Voice jest Voice, przez 3 tury mu się Heralda pozbywałem tym efektem. Nie było mu do śmiechu. Branded Package. Po jednej kopii, ponieważ gram pewną kartę w sajcie, dlatego nie mam miejsca na więcej. Gdybym nie miał tej karty, grałbym prawdopodobnie 2 Albiony i 2 Mirror Jade. Okej. A idąc w Branded Package, Branded Combo, prawdopodobnie też na Nibiru jesteś już relatywnie wrażliwy. Tak. Chyba wiadomo już, jaką kartę gram w sajdzie. Nie ma. Super poli. Dokładnie, nie ma co więcej się tutaj rozwodzić. Ani razu go nie wezwałem. W domyśle pozbywanie się rzeczy nieprzyjemnych i teoretycznie łatwe wejście z Triasa i Ro. Ogółem dobry karton. Miałem chyba raz opcję pójścia w niego. Znaczy, no możesz w niego też wejść, tak. Z Sauravisa bądź Skull Guardiana, tak. I aż Kibelki. Tak, też, tak. Tak, ale kto normalny samuruje swoją Aszkę? I mean, spotkałem się z czymś takim, nie powiem, że nie. Ale tak, ale po tak możesz go robić w fajny, specjalny sposób. Typhoon. Wezwałem go raz. Koledzy się ze mnie śmieją, jak ja to mówię, ale wezwałem go raz, tą grę przegrałem, bo mój take jest taki, że jak już możesz tą kartę wezwać, to grę i tak byś przegrał. Po prostu. Czyli byś to zmienił. Tak. Zamiast tego grałbym ultimate'owego Zeusa, mam ultimate'owego ponad Mestrayera. Tylko i wyłącznie. Next! O, Fred będzie zaraz. Dobra, to może do slajda teraz. Chyba tak pytania jeszcze. Pewnie, nie, do ekstra nie ma żadnych pytań, możemy iść dalej. Jedyne podpory w slajdzie. Dobre na Mirora. Śmieszna interakcja jest na Fajery, bo możesz mu się pozbyć SP, tylko IP z Grave'a albo Incuribo, bo się dotrenujesz do jego efektu. To jest śmieszne. No i na jakieś dziwne brandedy jakby były, czy jakieś dziwne rogreki. Zrzuciłem to na Rezonatora. Przeciwnik mój bricknął, miałem cały czas w ręku, nie odpaliłem, bo nie musiałem. Okej. Okay. Ultimate Slayer wygrał mi grę raz na WCQ. Rzuciłem to na Baronkę, bo mój przeciwnik zapomniał w moim standby'u odpalić Antispera. Okej. Okay. Basically tak to wyglądało. No potem rzuciłem Heralda, z Heralda wysekcjowałem Sauravisa, który obronił mnie przed nim przed jego Vayera. Dwa taktyksy. Dzięki nim dobrałem się do side'owych kart gdzie na Infernobla. Co, nie powiem, pomogło mi, bo byłoby kiepsko naprawdę, gdybym nie miał jak mógł przegrać, bo ja bricknąłem w tamtej grze, wiecie wtedy. Jeśli masz miejsce, możesz to mainować jak najbardziej. Ja ostatnio na turnieju mainowałem, to byłem wkurzony na tą kartę, bo albo mi nie podchodziła, albo dobierała mi samą siebie i coś jeszcze. Po prostu byłem zły i powiedziałem, nie, gramy w side. Dwa cyklony, żeby pozbywać się na quicku jakichś właśnie floodgate'ów typu anti-spell, czy jak na przykład na Runestone'a aktywował efekt fontanny, na efekt fontanny mu rzuciłem. To jest bardzo przez Firefweed. Czy Super Poi. Gram 3, bo spodziewałem się wielu brandedów, bądź Shimmer, bo w Polsce one są dość popularne. Nie zagram na żadnym Shimmera, ani brandeda.
Raz użyłem Super Poli na Resonatora, na jego Synkrosa i któregoś tam Resonatorka, sobie na którego. I na Ruling Stuna zrobiłem ze swojej Lo i z jego fuzji Hugina, chyba to Hugin jest Right Fairy, z niego, żeby dotknąć jego Impermę. Nie Impermę, tylko jego Ruling Spera, co jest Impermą. Żeby dotknąć, zrobiłem to po prostu z tego, tak? Bo inaczej nie miałbym jak grać. Więc w ten sposób mi się przydało po prostu. Jasne. Dwa samonomity. Ani razu nie dobrałem, mało razy wrzucałem, bo przeważnie moje gry kończyły się 2-0 i pierwszą grę wygrywałem. Okej, okay, dobra. I dwa Storm Strike'i. Wygrałem mi grę na Infernobla. Z jednym zacząłem, drugiego z Tacticsów dobrałem, setnąłem obie plus Imperma. W jednej turze przeciwnik łyknął Strike'a i Impermę, w drugiej na jego belkę musiałem rzucić Strike'a, żeby móc zrobić Borda i w tej samej turze go zabiłem. Bo dwa razy z Kugwarnem za 400 to jest gra. Okej. Okay. Dobrze, powiedz mi, Aska, jak oceniasz ogólny przebieg turnieju? Ogólnie było bardzo dobrze, minus ostry misplay z mojej strony w rundzie drugiej na jedynego Fair Kinga, którego grałem, ponieważ tak mocno byłem zafrasowany, żeby rozproić jego Borda, że zapomniałem, że nie ma karty na ręku i nie poszedłem w Dynamondo, żeby pozbyć mu się Flamberza, bo gdybym to zrobił, dostałby wtedy na Ritual, Boże, dostałby wtedy na Fieldzie do Fire Kingu i na Sanktuarium i topdeckowałby, a ja bym w jego draw phase'ie odpalił Mondo po samon Guardiana, potem Ro i potem miałbym Spera bądź Trapa, więc prawdopodobnie to mógłbym tą G2 ugrać. Nie wiem, co to wtedy przeciwnik wtedy, tak? Znaczy, wiem, co wdeknął potem, ale po tym przetasowaniu nie wiem, co by to wdeknął. Nawet jakby to wdeknął belkę, gdybym ją rzucił na Mondo, to zostałby z pustym boardem, więc okay. Niewiele by mu to pomogło. Potem w G3 na tego samego przeciwnika też paprałem sprawę, tam właściwie obaj nie zauważyliśmy, ale to była wina nas obu. W G1 też próbowałem odpalić Impermę do Impermy, więc to ogólnie to był spot fiesta w tamtej jednej rundzie z obu stron. No kosztowało mnie to grę. Plus jest taki, że potem mój przeciwnik doszedł do samego finału, no niestety mu się nie udało. Wybacz Renę. Liczyłem na ciebie, bo mnie podbijałeś do góry. Nie powiem, miałem ulterior motyw. Nie powiem, tak? Kibicowałem do końca. Tak to no mówię, no z Infernoblem G1 wygrałem, G2 pozwoliłem mu się kręcić przez 20 minut tym jego kombo. Patrzyłem, co to robi, bo dla mnie to czarna magia jest po prostu ten deck. Więc patrzyłem, co on robi, nie chce robić, co se chce. Potem udawałem, że próbuję jakoś to obejść, tylko żeby interakcję poznać. I skupnąłem do G3. Tam zostało nam chyba 10 minut na timerze, więc spokojnie, żeby zrobić moje combo i jak dobiorę przerwania, żeby przerwać przeciwnikowi. Udało się. A tak to ogólnie deck sprawdzał się dobrze. Na pewno lepiej niż na poprzednim turnieju, co grałem pure wersją na OTS-ie, gdzie zrobiłem 2-3, gdzie totalnie bricki dobierałem. Po prostu deck nie chciał ze mną współpracować. Nie uznałem tego za winę decku, tylko po prostu no i ty, bo ty jest. Czasem dobierasz tak, czasem dobierasz tak. Dwa lokale to tym deckiem zagrałem, zająłem dwa razy, raz zająłem drugie miejsce, raz trzecie. W obu tych turniejach przegrałem tylko na zwycięzcę przegrałem, więc deck spisywał się dobrze. Czy będę grał wersją Branded? Nie wiem. Uważam, że i wersja Branded, i wersja Pure są dobrymi wersjami. Którą grałbym bardziej? Ciężko bym powiedzieć. Na pewno dogmatykowej wersji nie próbował, według mnie to jest najgorsza wersja. Najlepiej, najmocniej gra w hand trapy i praktycznie robi to samo. Gra mocniej w hand trapy, a jedynym plusem jest to, że dobierasz te dwie karty więcej. Gdzie
Okej. Po pierwszym dostaniesz drowa i czeki po tych drowach. Jakieś shoutouty na koniec? Tak, shoutout do znajomych z Teamu Phoenix, bo przygotowywaliśmy się przez ostatnie 3 tygodnie. Grałem tylko na Fire Kinga, co ostatecznie się nie sprawdziło, bo grałem tylko raz. I to na osobę, z którą najwięcej grałem. Pozdrowienia do mojego brata, z którym również mocno testowałem. Gra alchemista, gra Gerarda, który tutaj nagrywa, z którym też w sumie trochę potestowaliśmy. Na ciężkim etap kas graliśmy G1, 25 minut było bardzo fajne, jak patrzyliśmy na swoje 2 SP. To było bardzo sympatyczne. A tak, chyba tyle. No i do moich przeciwników, z którymi grałem, bo to też po tylu godzinach to też było ciężko. Ogarnąć się. Spoko. Dzięki, Askaj. I na razie.